Hej, przed nami walentynki i wiem, że czekacie na moją propozycję makijażu właśnie na taką okazję. Ja powiem szczerze, jakoś specjalnie walentynek nie obchodzę i nie uważam tego dnia za jakiekolwiek święto, ale wiem, że jest to taka okazja, żeby wyjść ze swoim ukochanym i troszeczkę się odstawić. I ja dzisiaj chciałam Wam zaprezentować taką propozycję makijażu bardziej podkreślającego urodę niż jakiegoś specjalnie wyzywającego. Myślę, że taki makijaż to jest coś, w czym większość z nas czuje się najlepiej, czyli trochę podkreślone oko, uniesione lekko kąciki zewnętrzne, przybrązowiona lekko skóra bronzerem i błyszczyk neutralny na ustach. I to jest naprawdę taki typ makijażu, który pasuje większości z nas. I nawet jeżeli chodzi o makijaż oczu, to nawet przy większości też oczu powinien się sprawdzić. Pomijając to, że do każdej tęczówki będzie pasował, to jeżeli chodzi też o budowę oka, bo na przykład do opadającej powieki również będzie się dawał i będzie ładnie wyglądał, chociażby z tego względu, że mamy taką bardzo roztartą kreskę w zewnętrznym kąciku, która kończy się wraz z linią rzęs. Jeśli któraś z Was szuka takiego typowego, mocnego smoki, wiecie, takie kompletne przydymienie, żeby wydobyć z siebie swoją wewnętrzną kocicę, to na pewno wśród wszystkich makijaży, które są na kanale, znajdziecie jakiś makijaż, który Wam będzie odpowiadał, bo tam jest naprawdę bardzo dużo takich właśnie mocniejszych, przydymionych oczu. A ja dzisiaj po prostu chciałam pokazać taką bardziej delikatną propozycję. No właściwie z powodzeniem możemy ten makijaż również zastosować jako makijaż dzienny. A przez to, że mam tutaj taki kontrolowany błysk, bo mamy błyskotki, taki wiecie, bardzo błyszczący metaliczny cień na samym środku powieki, rozświetlacz na kości policzkowej na środku i ten właśnie błyszczący błyszczyk, odbijający światło błyszczyk ładnie będą wyglądały w takiej scenerii wieczorowej, typowej randkowej, bo będą zwracać uwagę na te elementy twarzy, na które chcemy, żeby wszyscy zwracali uwagę. No i myślę, że też są wśród nas dziewczyny, które nawet na randkę nie lubią nosić zbyt mocnego makijażu lub ich partnerzy nie lubią takiego makijażu i chcecie się im podobać właśnie na przykład wychodząc dziś razem. Także myślę, że to powinna być fajna propozycja również dla Was. Wystarczy już tego gadania, że chcecie wiedzieć, jak wykonać ten makijaż, to zapraszam Was do oglądania dalej. Twarz już przygotowana, więc przejdziemy do nakładania podkładu. Podkład, którego dzisiaj użyję, to jest Senna Lasting Illusion w kolorze Buff. To jest podkład, który ma dość mocne krycie. A ja chcę, żeby to krycie było lżejsze dzisiaj, więc będę go tak właśnie posuwistymi ruchami rozprowadzać na całej twarzy cienką warstwą. I w ten sposób będziemy mieć ładnie ujednoliconą cerę, ale to krycie nie będzie zbyt mocne. Oczywiście pamiętając o tym, żeby ściągnąć podkład trochę na żuchwę i na szyję. Cienie pod oczami zakryję korektorami HD, a następnie utrwalę je pudrem sypkim. Czas na brwi, uzupełnię je cieniami z palety do brwi, a kształt utrwalę żelem. A ponieważ na temat tego elementu makijażu mam już osobny film, to zapraszam Was do niego, na dole będzie link, a zaraz przejdziemy do makijażu oczu. Makijaż oczu oczywiście zaczynamy od nałożenia bazy na całą powiekę, a następnie przechodzimy do zmatowienia łuku brwiowego. Będziemy mieć tutaj na środku powieki nasz akcent błyszczący, a nie chcemy, żeby ten błysk zdominował całe oko, więc musimy tutaj błysk ograniczyć. Ja w tym celu używam matowego, beżowego cienia o nazwie Moonlight. Na wewnętrzny kącik nałożę taki średni brąz i jest to kolor Soft Sand. Zewnętrzny kącik natomiast pokryję takim ciepłym, bardzo ciepłym brązem i jest to kolor Amaretto. Na środek powieki na razie jeszcze nic nie nakładamy. Zaznaczamy jedynie zewnętrzny i wewnętrzny kącik. I ten kolor wyciągam odrobinę powyżej załamania powieki. Następnie przechodzę do brzoskwiniowego, matowego koloru. Jest to cień, który nazywa się Peach Puff. I nie będziemy rozcierać wszystko tutaj powyżej załamania. Dolną powiekę w taki bardzo miękki sposób zaznaczę dość ciepłym, ale jednak jaśniejszym od tego, którego używaliśmy brązem. Jest to kolor taupe. Nie chodzi tutaj o jakieś strasznie mocne zaznaczenie, ale
chcemy, żeby było widać, że to oko w pewnym miejscu się kończy. Wybieram trochę pędzel, którego używałam do załamania powieki i po prostu bez dokładania produktu rozcieram dolną powiekę. No i czasem nasze błyskotki, nasz błyszczący akcent na środku powieki. I ja używam cienia o takim bardzo metalicznym wykończeniu, bardzo błyszczącym wykończeniu. I on się nazywa Vixen i będę go wklepywać na sam środek powieki. Natomiast, żeby ten cień się miał do czego przyczepić, nałożę odrobinę bazy. I ostrożnie wklepię go na sam środek, a zobaczcie, jaki on jest intensywny. Odrobinę muszę tutaj zatrzeć granicę, tak żeby te błyskotki stopniowo się na naszej powiece zaczynały, a nie, że po prostu zajmują dużą część, nie wiadomo dlaczego. Zaznaczę na kąciku, tuż przy linii rzęs, narysuję odrobinę grubą kreskę, właściwie bardzo miękką kreskę i nie będę jej wyciągać poza kontur oka, natomiast ona będzie się kończyć razem z linią rzęs i będę ją ciągnąć tak mniej więcej do połowy oka, tak jak patrzę na wprost mniej więcej do miejsca, w którym jest źrenica. I taki sposób malowania kreski również świetnie sprawdzi się przy opadającej powiece. Nie tyle, jeżeli chodzi o pracę z cieniami. Teraz zostaje tylko nałożenie cielistej kredki na linię wodną, jeżeli oczywiście chcecie. Nałożenie tej kredki da wam po prostu to, że oko będzie wydawało się większe, co widać na załączonym obrazku. A jeżeli nałożycie na przykład czarną kreskę, to ona będzie takie bardziej seksowne, także zależy od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. No i wytuszowanie rzęs. Ja jeszcze przykleję połówki sztucznych rzęs. Ponieważ to nam trochę oko uniesie w zewnętrznym kąciku, jeżeli właśnie macie opadającą powiekę i skończyło się rysowanie kreski również tutaj równo z linią rzęs, to te rzęsy nam to oko jeszcze dodatkowo podniosą. Także wykonam te czynności i przejdziemy do makijażu twarzy. Opalę sobie twarz bronzerem wypiekanym, używając tylko tej brązowej części, takiego dużego pędzla, umiotę po prostu całą twarz. On daje takie piękne, złociste, rozświetlone wykończenie. Róż, którego użyję, to jest taki neutralny róż o nazwie Satin. I obowiązkowo rozświetlacz, jest to rozświetlacz Warm Glow. Usta dzisiaj zrobimy trochę inaczej. Najpierw obrysuję je i uzupełnię konturówką, która jest zbliżona do mojego naturalnego koloru ust. Jest to kolor Dough. A na konturówkę nałożę błyszczyk, jest to błyszczyk Triple Lips w kolorze Triple Nude i to jest taki właśnie cielisty błyszczyk, który powiększa usta. I tak wygląda efekt końcowy. I tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że się wam podoba. Jak zawsze listę wszystkich kosmetyków, które użyłam wraz z pędzlami znajdziecie w opisie na dole i tam też będą linki do tych wszystkich rzeczy, także właśnie wszystko macie podane jak na tacy. Mam nadzieję, że ta propozycja przypadła wam do gustu, jeżeli tak było, to proszę was o stawienie kciuka do góry. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!